Odpaliłem się. Czas na kolejny odcinek Armii Trylogii. Ostatnio męczyliśmy się z tym poziomem i dzisiaj znowu się będziemy z nim męczyć. Tak, Armia Trylogii. To jest super, to. Super, wygrywamy, tak? Tak. No pytaliśmy się. No mówiłem, że idę zobaczyć. Ale już wróciłeś, patrz. Już wróciłem, jestem. To za łeb normalnie. Chyba się wywrócił w locie, no. Chyba poleciał, nie? Poleciał. Poleciał i to już nie wróci. Oho, tam coś wybucha. No buddy! Wleciałeś mi pod lufę normalnie. No, coś lata. Pamiętać sobie. Biegną te wariaty. Zabić ich, mi się da. Ej, bardzo ładnie. Ej, widzisz co? Najprawdopodobniej to ej, za plecami! Co ja muszę tutaj się męczyć. Co mówisz? Co masz na myśli? Nic nie mam na myśli. Wow. Ładnie. Nieważne. Dobra, zabijaj. O, znowu plaga zaczyna. Nie, nie, to nic wielkiego. Ja to drugi. Dysk mu się rozgrzał. No, po prostu, to nowy wentylator tu jest, tak? Nowy wentylator przy dysku. Mam tu machinę do zabijania. Dobra. Z drogi, zombiaz! Dobra, nie teraz dla ciebie. Dobra, słuchajcie, robimy to na szybko teraz, nie? No. Oczywiście. Dobra, robimy to na szybko. Głośno. Na cicho, zróbmy to na cicho, nie? Na cicho? Dobra. To nie zakładamy masek. Nie zakładamy masek, tak jest. Tam jest coś maska. Co my tu mamy? Tu mamy jakieś śmieszne rzeczy. Okej. Okay. Tam słyszę jakieś trupiarnie. No. Ej, to chyba boss idzie. No, były słyszę go. Były jakieś. No, tak mi się wydaje, że... No to te, tu metro budują. Pod cmentarzem budują metro. Cmentarzem metro budują. No. Weźcie przez dwa nagrobki, nie? Pomiędzy drugim a trzecim będzie wejście. No gdzieś trzeba, no. Paweł. No tak to tak nie działa. No nie ma łatwo, co nie? No tak to właśnie działa. Jakoś sobie musieli poradzić. Panzerwów. Dobrze. Zeczę. Preachera sobie znajdź, chłopie, to jest najlepsza. No to jest właśnie ta wyrzutnia. To jest właśnie ta wyrzutnia. Może ona jest właśnie na tych bossów, a nie na zwykłych. Wiesz, ja mu strzeliłem prosto w klatę i to z bliskiej odległości nic to nie dało. I się zabił Paweł, nie? Tak dobra, było. Uruchomcie obronę kościoła może już. Obrona kościoła, proszę się uruchomić. Coś wam po schodach chodzi. A ona już jest uruchomiona, tylko trzeba zabić zombiaki, bo tu jeszcze się wpalają jakieś. Dobra, zaliczone cele. Plaga, ale teraz dopiero rozpocznie się piekło. Widziałem, że kopiesz tak całkiem nieźle. Kopiesz i głowa odpada, nie? No. Piękne. A jak go kopniesz w czoło, to mu głowa odpada. To jest potwierdzony naukowy fakt. Tak, pamiętajcie, że dzisiaj nie będzie odpoczynku. Dzisiaj będzie piekło. Nie, dobrze, tylko po prostu kładajcie miny jakieś i tak dalej, nie? W sumie zawsze to będzie nie trochę jest łatwiej. Pomysł. No, zawsze mnie też zawsze rozłożę. W sumie jest lżej zawsze. Ja tu porozkładam. Zaczęło się. Wiercenie. Słyszę. Zombie z całego świata zebrały się. Na Wiksę. Na Wiksę. Siema, zombiaki. Kurde. Słaniajcie mnie. Ej, co tu robi zombie? Dlaczego to się ich do kościoła wpuścił? On sami weszli, kościół jest otwarty dla wszystkich. Kościół jest otwarty dla wszystkich, no to spoko. Tak lubię najbardziej. Nie, dla zombie nie jest otwarte. Dyskryminacja zombie to się nazywa. No coś ty. Jak można dyskryminować? Nie można dyskryminować zombie. Można. Oni najbardziej potrzebują przyjść tutaj. Oni są samotni tacy. To ich sprawa, czy samotni, czy nie. To ich sprawa, niech idą do domu. Tak jest. Tutaj za dużo minie, bez sensu. Py! Ja z pistoletem latam teraz. Ja też na razie z pistoletem. Bo nie mam amunicji do strzelby. A biegnę sobie na górę, tam podobno jest jakaś amunicja czy coś. Wszystko jest na górze, czego tylko zapragniesz. Do trupy. To dobrze. Pozycję! Dobra. Tak mało tej amunicji, no ale niech będzie. Kościotrupki idą, dobra. Kościotrupy? Kościotrupy. Kto by się bał kościotrupów? Kościotrupy celujemy w dupy, tak. Tak, Paweł, no. Tak, tak. A nie w klaty? Nie, nie. Tu się rymuje właśnie nawet. Aha. No nie, no w minę mi wszedł, no co za burak. No, widzisz? Czyli zmarnowałeś minę na kościotrupa, ale... Ej, ale no, przypał straszny, nie? To nie są kościotrupy, to jest ekipa remontowa kościoła przecież. No tak! No. Jasne, remontują kościół. To wy robicie. Oni mi...
Ja sobie pułapek więcej porozstawiam. Jak będzie bossu, to trzeba się na nim skupić, bo inaczej tego nie przejdziemy. Dobra, czyli to jeszcze raz spróbujemy. Biegną te skurczybyki. Chłaki! Czekam! Miałeś farta, uratowałem ci dupcie. Oczywiście. Poszli, wstają? Z jakiej racji? Właśnie nie wiem. Mówią, że nie chcą leżeć. Mówią, no no. Koniec leżenia, pora. No no, nie ma co się opierdzielać, mówią. Trzeba się wziąć do pracy. Jest i po snajpie. Dobra. Zaczynam do flaga. Co? O co się chodzi? Bo. Kombo, wy. Wow, bo sobie! Jestem radny. Chodźcie do kościoła lepiej. Paweł, wstawaj. O, weź Paweł ogłuszony, nie wiem po co. Paweł. Brak amunicji. Po co się ogłuszasz? Brak amunicji. Trochę mamy przerąbane, jakby nie patrzeć. Ja już ledwo żyję. Okej, widzę bossa. Dobrze, Paweł. Ja rzuciłem granat. Teraz będziemy mnie zepchnąć. Dobra, wy się zajmijcie bossem, a bo zamknie. No jak ja nie żyję? A nie. Paweł, to zajmij się nim. Czemu jesteś w kościele? Bo podeptał mnie, no. Nie zdążyłem nawet wejść. Chodzi. Ej, bo biegną te szybkie skurczybyki wybuchają. O, właśnie, wybuchłem. Okej, okay, plaga, dobrze. Miros! Łaszej! Raros, podnieś mnie! Dobra. Podnieś go. Dzięki! Chodzą po schodach. 15. Paweł, nie martw się, przeżyjesz kiedyś. Możesz rzucić granaty, to głupno. O, poszły granaty i to było dobre. Zginął tam ktoś chyba. Gdzie jest drugi? Gdzie on jest? Z drugiej strony. O, w mordę. O, w mordę. No i mnie uważaj. I po trzeciej też jest. No nie. Poszło. Hardkorowo było. Ale ich dużo. Nie, no trzeba te miny porozkładać. Mówię wam, oni będą se szli i tak pyk, pyk, pyk. Będą wybuchać. Ja też. Ale jakoś moich jest aż czterech. Czterech jest. Ja nie jednego nie wiem. Jednego załatwiliśmy może. Dobra. Jednemu dawaj ten. Spadła. Restart. Pyk. Dobra. Dobra. Szybki restart. Dobra. Jedziemy z tym koksem. Albo teraz, albo nigdy. Now or never. Poczekajcie, może weźmy tą broń taką. Jaką broń? Co ty, Paweł? No nie, bo ja nie będę ten gdzieś tą broń czekać. O, już tam strzela ten. Skurczybyk. PPH? Co to jest? PPH? Ej, bo do mnie ten, snajper celuje. Możecie go uwalić? O, już padłem. Kurde. Zaraz lepiej nam idzie, widzę. No bo jak wy jeszcze nie wyszliście nawet, no ja pierdzielę. No my tu strzelamy do ludzi, a ci bronie wybierają. No bo ja teraz tą samą bronią biegam. Paweł, no co ty? No tak. Dobra, podstawą. Wybuchające. No. Nie, no. Za każdym razem prostu... tą podstawą biegam, wiesz? Weź, chodź mi podnieś. Wyszli sobie przed te, nie poczekali, Napier. Zginęli. No właśnie, to wybiegli. Tak się to robi właśnie. Nikt nie zginął. Holender, jasna. Paweł! No co mam, patrz kto i biegnie. No ty powal ich, chodź tu! Dasz te radę! Czysto! Ja tu leżę, bo tu krzaczki, widzisz, tu jagody rosną. Dobra, już cię podnoszę, jestem łaskawą dziewczynką. Dzięki. Łaskawą dziewczynką jesteś, dobrze. Dzięki, laseczka. Granat. Ej, wiecie co słyszę? Słyszę zombie! Wydaje ci się. Ja nawet czuję zombie. Ale przez mnie nie, bije, to nie zombie, to twój dom. To twój dom, nie zombie. Aha, spoko. Ej, tutaj jest jeden wybuchowy, nie wybuchajcie tego tutaj na dole, to będzie na zobosa. No, może. Ej, w ogóle te beczki wybuchające tutaj są, zostawmy to wszystko na bossa, dobra? No, dobry pomysł. To jest jakiś pomysł wreszcie. Good idea. Bo wy to od razu marnujecie i potem dupa. Tak, i później dupa, właśnie. Tak, jak mówisz, dokładnie. My wszystko marnujemy i później jest dupa. Dupa jest, wszystko marnujemy. Chyba trzeba zacząć używać strzelby trochę. Tym jest strzelba. Na. Bo już nie wierzą tak głośno, zauważyliście? No. Poszli wiertać gdzie indziej pewnie. Może chcą ci coś ukraść, tak jak w Paydayu. Może to wiertło jest w tym. Może robią misję na cicho. Bardzo na cicho robią, z udarem, nie? Napieprzają to w banku, wiertło z udarem, nie? Dziwne, że ty jeszcze nie wezwałeś policji. No. Jak usłyszałeś tak głośno. Bo pager, wiesz co, pager mi tutaj zabrali i ten, i pyknęli, że jest okej, okay, to mówię. Pager, tylko trzy. Jak jest okej? Okay? Postęp osiągnięć. Co to za postęp osiągnięć? Postęp. Postęp. Nie wiedziałem, że jestem osiągalny.
jesteś osiągalny postępowo. Osiągnięcie. O, postępowo osiągalny? Tak, no, tak. O to chodzi. Logiczne, nie? No, przecież. Tak zwany fuck logic. Teraz jak o tym myślę, to rzeczywiście wydaje się wszystko zaliczone, składać taką spójną całość. To musi to być logiczne. Dobra, słuchajcie, kolejny etap. Weźcie te miny, porozkładajcie, chłopcu. Tutaj, okay. Już teraz? Wszystko. Ale to jeszcze za wcześnie, bo zombie się przecież na to nadzieją. To zombie się nadzieją. Będziemy mieli ich szybko z głowy, amunicji nam zostanie więcej. Wszystko się zgadza. To jest zaplanowane, zaprojektowane tak, aby wygrać. No tak, tylko że teraz wybuchniesz właśnie te beczki, które miały być na bossa. Gratulacje. Jakie beczki wybuchną? No te, które są przy kościele. Ja im nie dam podejść nawet. Op, pa. Op. To tu mi podchodzisz, grubasie. Mina. Mina tu. I znowu te zombie w kościele. Ja się pytam, zombie kto w kościele. Kto wpuścił zombie do kościoła? What the fuck? Ile tu jest? Wow. Przejmuj się, Paweł. Dasz sobie radę. Paweł. Co to leż? To się często zdarza. Tak? Oj, co mi się stało? Dlatego wolę nie chodzić. Ktoś do mnie strzelił? To dlatego, że nie byłeś na mszy. Niedzielne. Wow, wow. Co tu tak wybuchło? Coś tam wybuchło, tak, Paweł. Paweł, jak zwykle tutaj widzę, że... Ale dostałem kombo. Coverujesz sytuację, panie Paweł. Dostałem kombo, wybuchło. Dobry kombo. Paweł. Dobry ziomek Paweł. Bo przyjdzie Admirosa nawet, no. Temu zginąłem. Brawo, widzisz, jak jesteś dobry? Się zajmuje czymś bardziej ważnym niż zginięciem. O, bo już te, już idą szkielety, trzeba uważać, gdzie teraz na minie. Czyli jeszcze trochę będę po sobie. A ja tu latam, je zabijam. Jeszcze raz. Py, trzech na raz. Tam jest mam. Py. Zobaczmy, co tu jest. Amunicja. Uważaj, Bloody! Mam cię, py. To jest jakieś... No, ale było mało, dobra. I po szkielety, dobra, chowamy się teraz. Idą bossowie, trzeba się schować. Coś teraz bossowie idą? Bossowie. Tak. Miny rozłożyliście po drugiej stronie też? Ja tam miny dałem po jednej stronie. Paweł, ty nam rozłożyłeś miny? Wszystkie mi wybuchły, już nie mam min. Ale o, możesz podnieść więcej, przecież tu kupa amunicji jest, ziomek. Praga, weź szybko po tamtej stronie. No, już. No teraz te wybuchające, uważajcie. Oni nam wszystko powysadzają pewnie, no. Tak, nie ma już nic. Okej. Okay. Tyle z naszego ultra zabezpieczenia się. Mina lądowa. Ciężko jest z nimi, bo trzeba by ich puścić do kościoła i wysadzić dopiero może. Kościele mówisz, żeby ich wysadzać? No tych hardkorowych tak, bo oni przecież wybuchają. Ja sobie nie rozstawię w kościele w takim razie. No ale idą bossowie już, dobra. Oj, są już bossowie. No. Ja rzucajcie w nich, co tam macie, nie? Granaty, te sprawy. Pewnie. Może się nadzieją. O, właśnie, trafiłem go z granata. A gdzie ją, to oni żyją. To przeżyją. Pyk. Dwóch tu jest, to ja uciekam. Dwóch przy lewym wyjściu, Paweł, wycofuj się. Paweł. Dobra, idę, wychodzę. Dwóch bossów, mówisz? No dwóch weszło jednym wejściem, no. Dobra, biorę pancerz. Rzucaj tam, co masz. Granaty, bomby, wszystko. Ja od góry spróbuję. Paki, próbujcie ich zabić, zanim wejdą na górę. Dobra, dobra. Będziemy ich przerąbane. Uwaga, zjadę. Tylko starajmy się pilnować dwóch zejdzie. No, a ja tu rzucam te cztery. Dobra, parcerz. Jest amunicja, pancerfaust, amunicja jest, dobrze. Ej, jak się wychylasz, to on się tak ściąga i nie idzie na górę. No. To jest dobre, bo on się skupia na mnie, to nie idzie nawet na górę. O, padłem na schodach. Niedobrze. Ale nie idzie na mnie. Szukam nie, amunicji, idzie. Szukam amunicji, idę do pancerfausta, nie ma nigdzie. Uważajcie. Dobra, padł jeden, możecie mi podnieść, bo tu jest czysto. Dobra, idę do ciebie. Tu idzie drugi. No wiem, no to i tak musicie uciec w moją stronę. Reanimuję cię, strzelaj. Dobra, super. Dobra, wstawaj. Admiroz, uciekaj! O, co wy robicie? Rzucam granatę. Dobra, ale to nie idźcie na górę, bo tam... Czym mam się zajmować? Wiecie, nie wiem, przyszło do was? Granat. Uważajcie, wybuchną. Granat, uciekaj na górę. Granatę, dupa. Okej, dupa. Te wybuchające tam wbiegły, nie? No. Tak. No. I to no, ktoś musi się zajmować tymi, co z zewnątrz przychodzą. No ktoś musi! Ktoś ich nie opanuje. No tak, ale zajmowali wszystkich się... Wszystkich trzeba. Ja pierdzielę! Ej, no. Jak ty jesteś strzelec, chłopie, z tej snajperki. Patrzcie, ile on ma punktów. Masakra. Nie ale... wiem, bo ja jestem zabójcą, jeśli chodzi o snajperkę. No, ja tak słyszałem. Tak słyszałem właśnie. Że ty, jak byłeś mały, to wpadłeś do pudełka ze snajperkami. Czyli czekajcie, podsumowując, robimy 30 odcinków... Pudełka ze snajperkami.
30 odcinków z tej misji, tak? No a czego się spodziewałeś, Paweł? No przecież to tak się przechodzi tą grę. Aha, jak no, się gra na trudnych nie, poziomach. Nie, no trzeba jednak obniżyć trochę poziom trudności, bo widzę, że... Nie no, co ty, dobrze. Nie no, damy radę. To łatwo będzie na niej. Czekaj, gdzieś ta broń była taka fajna. No wiem, że będzie to łatwo, ale co zrobić? Gdzie jest ten pistolet? Jest ta fajna snajperka. Nie wiem, czy go trafią. Dobra, załatwiony. O, kurde. Brawo, jeszcze jeden będzie. O, chyba mam ją. Zombiaki jakieś tam. Nie ma, wzięliście chyba. Pierdoły. Kurde. Jest dobra. Drugi. O, jest. I nie żyje. Już. No i ładnie. Już? Dobrze. Teraz ty biegający, uważajcie. Za plecami za chwilę, nie? Więc też będziemy mieli taki mały motyw. Mogę już ich kopać? No, no ich kopać. Ej, miny rozstawiamy dopiero po kopać wybuchających w domu. Wtedy. Po szkieletach. Żeby... I po wybuchających? Tak. No, wybuchające i są po szkieletach, nie? Te miny, wiecie? Dobra, puścimy, no, dokładnie. W samym środku, przy samych schodach. Chyba tak będzie najlepiej. No znaczy i nie, przy samych schodach nie do końca, bo my tam będziemy musieli czasami uciekać. Jak nam mina wybuchnie, to będziemy... No, ale przy schodach na dole, w sensie, przecież nie na górze. No. Wow, dostanę w pyrkę. Myślałem, że to już koniec, a tu... Nie, 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 uratowaliśmy. Czuję się uratowany normalnie. Miros na dwa buty, nie? No. Dobry. Tak lubię najbardziej. Ja biegnę po moją broń bardzo dobrą. Wszystkie najlepsze bronie dla mnie. Bloody testuje nowe obuwie z TTC. A ja. Oj. Typowy ja. Typowy ty. Ej, a Bloody nie chcesz snajperki tej wypasionej, co tu leży czasem? A jest wypasiona snajperka? Tak, tu na ołtarzu. Są same wypasione rzeczy. To jest wypasiona, a to jest snajperka. Dawaj, z buta cię. Która to jest ta wypasiona snajperka? Tu po lewej w pudełku. Wiesz co? Ja wiem, czy ona jest. A to nie jest to samo, co ty masz? Samo, co ja mam. Aha. Czyli ty już miałeś wypasioną snajperkę po prostu. Tak, dokładnie, już miałem wziąć. No i ładnie, żejemy typów. Czy mogę stąd zeskoczyć? Chyba nie. Dobra. Lepiej nie skocz, naprawdę. Uważaj, bo w kościele też czasami trupy się budzą. No, widziałem właśnie. Trupy się budzą. Budzą się trupy. Dobra. Dobra, grzejemy ich. O ty mały gnoju. To znaczy 55 podejście, damy radę. Tak, 55 podejście, tym razem chyba damy radę. Jak to mówią, do 60 razy sztuka, także luz. No, tak właśnie. Damy radę. Jeszcze dzisiaj. Myślę, że spokojnie. Tak? Mówisz, że 50? Ale 3 razy 3 to jest 9 i razy 10 to jest 90. Brawo, geniuszu. Więc chyba do 90 źle policzyłeś. No, ale szczerze mówiąc, dziwię się, że nie zabijamy tego bossa, skoro ja mu same headshoty strzelam. No, on jest bardzo dobry. Pewnie nikt inny nie strzelam headshotów. Na pewno. Pewnie nie. To jest w ogóle jakieś dzikie, ja dobra, nie wiem. Paweł, ty się zajmij prawą stroną. Dobra, teraz będą zbiaczki. Zajmij się prawą stroną. A nie możemy sobie wziąć jakieś hobbicy czy coś? Tak. Ja bym wziął kombajn najchętniej, wiesz? To by było tak dobre. Tak bym sobie przejechał, w to mi z powrotem. Pyk, a to było dobre. No, rzeczywiście. To tak, mi się ten pomysł. Się zrobiła. Czemu to nie, się dlatego, że to mój pomysł. Czemu tak dobra, zaczyna się. Nie wiadomo. Kombo. Ale już teraz nie, bo sobie jeszcze nie. Nie no, Paweł. Paweł, jeszcze weź, najpierw obudź się. Ja pierwszy raz gram, no. Piłeś kawę rano? To to jest kawa. Kawa jest dla słabych. O nie. On ich tu wpuścił do kościoła, no nie wierzę. Musisz do ich w kościele nie ogarnie. Pewnie ksiądz ich wpuścił. Na pewno pewnie. Nie ksiądz. To ja nie uwierzę. Ksiądz szatanista pewnie. Może to jest rodzina księdza właśnie. Rodzina księdza. I on ich po znajomości puścił. No tak właśnie jest, no, tak, tak, jasne. Mówią, o, hajs się zgadza. O, ile tam jest zombiaków, idę wam pomogę, bo... No, fajnie by było. Ale nie, właśnie ja pomagam patrzysz. Już tam. Jeden zombiak został. Nie radził. Dobra. O, już nie, idą te szkielety. Bardzo dobrze. Jest, very good. Trzeba ich kopać ja dużo. Może, ja może kopać dużo. Bo kopać zanim staną, bo oni bardzo długo się wygrzebują z ziemi. Można ich wtedy skopać. Normalnie. Masz doświadczenie, rozumiem? Tak, ślamazary z nich straszne. Regularnie chodzisz no patrz. Na cmentarz. No tak, tak. Wykopaliśmy. I kopiesz, wstając na zębiaki. Ja już taki właśnie jest. A ty tak nie robisz? Ja myślałem, że tak się robi. Nie, nie, ja poddam, ja poddam mam cmentarz, także wiesz. Ja odkupuję te zwłoki i klikam suba sobie za nich i mam więcej subów wtedy. A, to jest fajny motyw. Dlatego biegające, wybuchające, orient. Widzę. Trzeba ich powalić i oni sobie wtedy wybuchną tak, na ludzie. Wybuchną. O nie, zaczyna się. Dobra, powinno się pójść. Zaczyna się, to się chyba chowajmy. No są, idą bossowie. Dobra. Uciekajcie, wszystkie bomby w ruch. Rozkładamy, rozkładamy. Tak.
Tylko uważajcie, żeby zombie nie weszły w to. Szkoda by było, nie? No tak, to nie jest takie proste właśnie. Jak tu włażą, to od razu wiesz. Pup, jep i wiesz. Mina na pół piętrze. Ale wiecie, macie. Kurde, za blisko mamy te miny. Jak jedna wybuchnie, to wszystkie telefon. No to oberwie bardzo dużo obrażeń wtedy. Nie, no a na przykład od Miros. Miros, ty zrobiłeś. Dobra, brat, wrócił się. Ja was osłaniam. Wróciłem się. Dobra, tak brakam nic, zerowałem. Oj, idzie już boss. Idzie boss, jest bardzo blisko. Od lewej? Tak, wysadzam. Poszło, jestem ranny. Strzeliłeś mi w plecy! Ty ja blady uszu! No. Dobra, na górę! Na górę! Miny leżą! O chuj, ale mnie... Ło, jak to wybuchło! Jak to wybuchło! What the fuck, wybuchowy! Blaga, weź na pomoc. Idę po Admirosa, no. Miros, wstawam. Wstawam cię, a tam jest boss, więc uciekaj. Podnieś ich tam. Tak. To mnie nie podniesiecie, bo jestem przy bosie. Dobra, bardzo. Nie. Chodzi na górę. Bombardujcie go wszystkim, co macie, nie? Bombarduję. Chodzi jedną drogą. Puszczajcie te granaty, ile. No, walcie granat na prawe przejście. No tam są. Dawajcie, ten dynamik nie wybucha. Wybucha. O, poszedł. To jeden. Jeszcze jest jeden. Jeszcze nie chyba. Oj, idzie. Idzie. Oj, rzucałem granat, mnie zabił. Kurde, niedobrze. Z drugą stroną macie tylko zombie. Ale tylko jeden tutaj został już. Powalcie go, już nie ma czapki. Uwaga, uwaga. Bardzo ładnie, zginął. Zginął, podnoś. Uważajcie za wami. Dobra. Dawaj, podnieś Paweł, szybciutko. Reanimujecie. Dobra. Przeżyj to! Przeżywam. Dobrze, załatwcie ich. Nie trzymajcie się blisko, że nas nie zabił jeden wybuch czy coś. Ja ukradłem, nie mam broni. Dobra. Damy radę. Admiros, czemu ty leżysz? Wstawaj! Leżę, Już się podnoszę. Pyk, proszę bardzo. Dobra, możecie to przetrwać, powiem wam. No, przetrwamy oczywiście, jak już nie ma bossów, to wie. Z górki. To przetrwać. Grana! Proszę. Tylko szkoda, że umarłem, ale no cóż, przynajmniej już wiecie. Było poświęcenie. Uwaga, samobójcy! Uciekać! Strzelaj do nich, Paweł. Krzyczenie nie pomaga. Właśnie, Paweł, musisz do nich strzelać. No, mogę podejść do ciebie i zabrać twoje bronie. Fajna opcja. Bloody. No, myślę, że to tobie się podoba. Tą Bloody nie żyje. Bo zginął. A, dobra. A, dobra. No. Dzięki mnie, ja go mocno poraniłem, dzięki mnie zabrałeś się. Tak, właśnie tak było, mniej więcej. No, to jego słaby pół. Bo po prostu poświęcenie to było. O, patrzcie, jak leci. No trochę ich leci! Patrzcie ile przez to Pragieusz robi punktów! Nie tylko na chwilę, Pragieusz już tu się wywyższa! Tak, właśnie! Nie, mi się punkty nie wyświetlają, więc nie widzę. Tabę, muszę tabę widać. O nie, jestem ostatni, nie mogę na to pozwolić! Walcz Pawłem! Kombo, patrzcie na to! Wow! Admiros! No, dobry jesteś, Admiros. Dobra, teraz... Ej, Blaga, podnosi ich szybko! Ale nie mogę. Podnoszę jednego, piąteczka. Oj, ja tu uciekam. Czemu Pawła nie podniosłeś? Halo! No właśnie, czemu Pawła nie podniosłeś? Ja podniosłem Admirosa! Ale to grało na Pawła też podnieść. No tak! Chłopie, widziałeś ile ich tam było? O, Paweł, wstajesz już? Dawaj, 30 sekund. To spoko, zdążymy. Patrz, podnoszę cię. Wstawaj! Paweł, już! Brawo! Dobra! Dajcie radę! Oj. Zostało ich mało! Mało ich zostało! Nie, mało ich zostało oczywiście. Na dworzu to już nikogo nie ma. Także pełny luz. Dobra. Można amunicję zbierać. No, jest git, jest dobrze. No, przeżyliśmy. Oj, Blady się pojawi teraz. Czy nie? Zabezpieczy żyrówkę. Przydałoby się, żebym się pojawił, ale... Boję się, że to tak nie działa. Jak podejdę do ciebie i cię, nie wiem, podnieś kolt. Zabezpieczmy tą ciężarówkę. Podnieś kolt. Nie, on to nie jest kolt, on inaczej się nazywał trochę. To się nazywa Blady. Nie, Blady. Ale jest będą pistole, emocje! To zabezpieczcie tą ciężarówkę i może to już będzie z bani. Będzie chodźcie. Checkpoint jakiś pewnie, tak przypuszczam. Chodźcie ziomki, no. Dobra, idę. Na. Ruski przyjaciel. Zabezpieczacie tą ciężarówkę, czy tak. Nie? Dobra, zaliczone cele. I pyk, koniec. Wow!
I to są właśnie Bieszczady. Udało się. Ej, to był chyba finał po prostu wielki. Tak, o, wielki finał. Ja żyłem nagle. Hardkorowo, no bo my cię wzięliśmy z powrotem, daliśmy ci kijek za koszulkę i wyglądasz jak żywy. Nie wymawiasz słowa na Z. Okay. Nawet nie wiecie, jak bardzo jesteście martwi. No. Najlepszy strzelec. No. Najbardziej martwy. Ha, ha, ha. No. Poczekaj, reanimacja, ale patrz, 5 razy podniosłem. No, plaga, oprócz najwyższego komba, reanimacji i eliminacji, to jest ten najlepszy. No, bo poza tym jesteś najlepszy. Zgadza się. Tak naprawdę najważniejszy jest właśnie strzelec, bo strzelca ma się w sercu. No, no tak. Ewentualnie ma się tam też tą rybę, albo wagę, albo byka. Tak, no. Tak. Tak. No. Dobra, no i tym akcentem myślę, że zakończymy dzisiejszy poziom. Było naprawdę epicko. Elo, elo. Czuł, yo. No, trzeba dźwięk.